No cześć, cześć, witajcie, ja jestem Calvi. Używasz może After Effectsa albo Premiere Pro? Super trafiłeś. Słuchaj, brakuje ci presetów, brakuje ci jakichś darmowych przejść, fajnych efektów, czy muzyk, czy czegokolwiek takiego? Super, że jesteś. Słuchaj, mam dla ciebie niesamowite paczki, które znajdziesz tam w opisie, ale najpierw, zanim tam przejdziesz, chciałbym ci pokazać, jak je wykorzystywać, co one potrafią i czy w ogóle warto jest dla ciebie je instalować i czy twój content polega właśnie na tego typu klimacie. Dlatego bardzo gorąco zapraszam cię do oglądania. A więc intro. Logo, czy jak to woli. Oczywiście te moje logo zrobiłem również z moich paczek, które pojawią się w przyszłości, dlatego zachęcam Cię do subskrypcji, a teraz zapraszam do oglądania. No dobra, więc jesteśmy już sobie w programie Adobe Premiere Pro, w którym to będziemy wykonywać całą brudną robotę. Wejdźmy sobie w próbę plików, ponieważ tak właśnie nazwałem nowy projekt. I teraz tak, mamy nowy właśnie czysty Premiera, czystego. Stworzymy sobie nową sekwencję. Sekwencję właśnie ja zawsze sobie robię na DNxHD. Tutaj biorę sobie na 1080p na 60 klatek i biorę to pierwsze. No, czyli standardowe, jakie jest zawsze w sumie chyba na YouTube. Wszystkie pliki, których ja będę używał, macie tam w opisie. Dobra, więc tak, pobieracie sobie to, wrzucacie wszystko, co ja wam tutaj podałem do waszego Premiera Pro. Wszystko jest zaimportowane, super, świetnie, więc mamy trzy muzyki, od razu wam wytłumaczę, co chodzi. Mamy właśnie loopa, mamy właśnie tego maina i mamy shorta. Jeżeli chodzi o shorta, to short to jest właśnie króciutkie, main to jest cała muzyka, a loop to jest możecie po prostu sobie brać, kopiować to. Jeżeli kończy się jeden utwór, no to od razu wchodzi następny i możecie tak w nieskończoność po prostu lecieć tą piosenką. Dobra, dlatego właśnie macie te trzy. I zacznijmy od samego początku. Zaimportujmy sobie projekt. Zaimportujmy sobie jakieś wideo. Może ta góra. Ta góra wygląda ładnie. Zostawmy właśnie ustawienia tej sekwencji. Prawy przycisk myszy. Scale to frame size, żeby ładnie nam to wyskalowało. Bez utraty właśnie tej wartości w skali w Effects Control. Jeżeli chodzi dalej, to właśnie zaimportujmy sobie drugi klip. Unlink, ponieważ nie chcemy mieć audio. To też sobie również scale to frame size, ponieważ bez skali no to wygląda to... Oj, sorry. Chyba set tutaj nacisnąłem, co nie? Chyba tak, scale to frame size? Nie, to jest okej, dobra, więc to mamy dobre, to jest 1080. Więc mamy taki ładny tutaj, proszę bardzo, wideo, takie ładne widoczki i chcemy to jakoś urozmaicić muzyką, chcemy dać fajne przejście, chciałbym dać na przykład jakiś fajny preset do tego, no bo takie zwykłe cięcie to nie jest nic specjalnego, dlatego przychodzę tutaj z pomocą wam ja i pokażę wam, o co mi dzisiaj chodzi. Dajmy sobie na przykład longa jako muzykę, jako podkład, żeby to jakkolwiek brzmiało. Efekty dajmy sobie na sam początek. Preset. Jeżeli chodzi o presety, to tam w opisie również w tej całej paczce macie presety. Klikamy import preset. Jeżeli macie już ten import preset, tam wybieracie sobie preset, importujecie go. I powinien wam się pokazać właśnie tutaj. Rozwijacie sobie to okienko. I to jest właśnie Action Seamless Transition by Left Hand. Klikacie to i macie trzy. Macie Seamless, macie light Flashes i macie Comic Effects. Comic Effects to jest takie... Nagle się robi kreskówkowe i potem znowu normalne. Jeżeli chodzi o flashy, to jest takie przejście dzięki światłu, a jeżeli chodzi o takie zwykłe, no to jest po prostu zwykłe przybliżenie, oddalenie, które zaraz wam zaprezentuję. Dobra, wchodzimy w te pierwsze. Macie tak, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 i tak dalej, nie? Więc 1, 1, 1, 1. Macie out, in i out 1, in 1. Out 1 i in 1 to jest to samo co out i in zwykłe, tylko że po prostu troszeczkę inaczej to jest zrobione i w drugą stronę to działa. Więc weźmy sobie tak, mamy ten nasz klip, polećmy gdzieś tutaj, stop, prawda, ucinamy, ja to mam pod E, macie tam na moim kanale w poprzednich filmach poradnik, jak ustawić sobie bindy, właśnie tutaj te keyboard shortcuts, lecimy dalej E, dobra, tu jest dobrze i teraz tak, dajemy sobie nie całość, tylko tak. Tutaj dajemy out, tutaj dajemy in i wygląda to całkiem w sumie chyba nieźle, tak mi się wydaje, proszę bardzo. Całość, tylko tutaj jeszcze muszę dać sobie set to frame size. Okej, no i jak w renderujcie będzie to wyglądało naprawdę fajnie. Tylko mi coś ten motyl tutaj, czekajcie, sobie renderuję, bo coś mi tutaj nie gra. Pliki przechowywane, no dobra. Wyczyśćmy sobie. Okej, dobra, trzeba to zrobić inaczej, patrzcie, bo coś mi to nie gra, tak? Więc dobra, dajmy sobie tak.
bo to sobie usuńmy. Okej, to dajmy tak, to sobie weźmy w ten sposób. Dajmy sobie scale to frame size, okej, dobra. Teraz utnijmy sobie gdzieś to w tym momencie. Okej, co ja zrobiłem? Po prostu cały klip, bo wcześniej tylko o to sobie zrobiłem do normalnej wielkości, a to już sobie zostawiłem w tej powiększonej, dlatego po prostu zrobimy sobie jeszcze raz. Tutaj było out, tutaj dajemy in i wygląda to całkiem składnie, ładnie. Więc to jest jeden preset. Kolejny preset to jest, tak, ucinamy gdzieś tak na przykład w tym miejscu, tutaj i tak, to usuwamy. Dajemy sobie na przykład kolejny klip, czyli na przykład cieszącą się rodzinę, tak? Super, wszyscy się cieszą, bo na przykład obejrzeli jakiś mecz, strzelił bramkę czy coś w tym stylu. Dajemy sobie to, możemy oczywiście zaznaczyć, kliknąć sobie scale to frame size. No i co się teraz w tym momencie dzieje? W tym momencie wchodzimy sobie w efekty, pokażę wam, jak wygląda teraz na przykład lights flashes. Wchodzimy sobie tutaj, dajemy sobie na przykład pierwsze out i in. I wygląda to w sposób następujący, czyli działa to poprzez światło, tak? Światło nam zakrywa całe te przejście, widzicie? Myślę, że naprawdę fajny efekt. Ciekawe, zastosowałem go w ogóle na początku tego filmu, więc mogliście zobaczyć, jak to fajnie, ciekawie wygląda tam w tle. Dobra, tutaj dajmy sobie o tak. Dobra, teraz kolejny na przykład projekt, dajmy sobie tego wiatraka. To sobie cały ten wiatrak dajmy na właśnie, wyskalujmy go sobie. Scale to frame size i wchodzimy w efekty, dalej mamy komik. Jeżeli chodzi o komik, to również możemy dać tutaj trochę dalej, dajemy sobie auta i dajemy sobie ina. I to jest cały pierwszy, nie wiem, efekt, cały pierwszy preset, całe pierwsze przejścia, całą tą paczkę macie również w opisie. Dobra, kolejną rzeczą, jaką chciałbym wam pokazać, to tak, bierzemy sobie jeden klik. Keep existing settings i teraz tak, prawy przycisk myszy, set to frame size. Dobra, żartowałem, sorry. Bo kliknąłem set to frame size i potem scale, czyli najpierw bierzemy scala i tylko tyle. Ok, więc mamy to zwykłe nasz cały ten klip, nasze ujęcie. Bierzemy teraz drugie ujęcie. Drugie ujęcie to będzie, załóżmy, że będzie to na przykład góra, tak? Więc puszczamy to. Albo nie, zróbmy inaczej. Zróbmy to tylko na jednym. Mamy to ujęcie. Fajnie sobie leci. Co dalej? Utnijmy sobie na przykład w tym momencie się kończy. Dodajmy sobie do tego jakąś muzykę, na przykład loopa. Loop jest fajny, loop jest ciekawy. O. Bardzo fajnie to brzmi, już na samym początku. Więc skopiujmy sobie ten cały efekt, czyli przytrzymujemy alt na klawiaturze, klikamy na to lewym przyciskiem myszy i przytrzymujemy, przeciągamy wyżej i puszczamy. No i teraz i alt, i lewy przycisk myszy. Mamy dwa takie same klipy po prostu skopiowane nad sobą, wchodzimy w efekty. Importujecie preset, czyli prawy przycisk myszy na preset, import preset, ten, który macie w opisie, tutaj wam pokazuję już, jak to działa. Ramka montażowa, wchodzicie sobie w to i wchodzicie w media frame effect. Macie tak samo, frame 1, frame 1, frame 2, frame 2, frame 3, frame 3 i tak dalej. Ale macie media 1, media 2, media 1, media 2 i tak dalej. Czyli macie tak, to jest cały 1, to jest 2, to jest 3. Jedynka i dwójka to są o te, jedynka i dwójka, ok? Dobra, więc bierzecie sobie jedynkę, przyciągacie na górę. Jedynka zawsze na górze. Dwójka leci na dół. I wygląda to następująco. Dobra, ale to jest, powiedzcie, że za mały. No to możecie sobie wziąć na przykład tutaj, kliknąć na to i możecie sobie to po prostu tutaj się tym pobawić i powiększyć sobie, nie ma problemu. Chyba, że chcecie od razu większy, już bez zabawy. Pójdźcie na przykład na siódemkę, bo siódemka jest od razu większa po prostu i fajnie to wygląda. I macie od razu taką. Tylko ja muszę to renderować, żeby mi jakoś to płynnie działało w miarę. Ale wygląda to naprawdę nieziemsko. Dobra, kolejny na przykład tutaj jeszcze z tego mogę wam pokazać czwóreczkę. Czwórka też jest dość ciekawa, bo czwórka wygląda w ten sposób. Macie tutaj nie tylko właśnie te paski, a na przykład kolory możecie sobie zmieniać w tle, widzicie? Więc wygląda to naprawdę o niebo lepiej, niż żebyście mieli to normalnie robić. No patrzcie na to i na przykład tu coś teraz mówicie w tym ekraniku. No przecież to wygląda świetnie. Albo coś tu się dzieje, że na przykład macie filmy, gdzie jesteście na przykład lektorem, czy pokazujecie swoim widzom jakieś rzeczy, to na przykład to no może wam się do czegoś przydać i jest naprawdę fajnym efektem, który myślę, że jest wart uwagi. Dobra, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą to będzie taki bonus na dzisiaj, bo to już będzie koniec, będę już kończył po prostu nagrywać. Bonusem będzie pokazanie wam tego, co będzie na tym odcinku i danie jednego efektu, żebyście sobie mogli sami popróbować. A mianowicie pokażę wam, słuchajcie, social media. Patrzcie, na przykład wpisujecie sobie Instagram. Wpisujecie sobie Instagram. No i tutaj klikacie sobie import preset, prawda? I wyszukujecie to, co wam tam dałem w tej paczce
do pokazania. Macie tutaj cztery różne style tego Instagrama, cztery różne style Facebooka i cztery różne style Twittera i YouTube'a. Na przykład pierwszy styl to jest ten, bierzecie sobie go tutaj, przyciągacie, zostawiacie na przykład sobie takie to, co jak to tutaj wygląda, jak to tutaj jest. Macie to, co nie? Wchodzicie sobie w to miejsce i wygląda to następująco. Że po prostu to wam się jakby, nie wiem, no wyłania, macie tekst, prawda, follow me, coś tam. I teraz tak, wchodzicie sobie, klikacie na to, wchodzicie sobie właśnie w graphics, edit, text edit i tutaj na przykład klikacie obserwuj mnie, albo zaobserwuj mnie, czyli jak to wolni. I macie obserwuj mnie. Tutaj jeżeli chodzi o tą grafikę, to bierzecie ją sobie, tutaj zmieniacie w controlsach. Na przykład albo Global Potion możecie sobie też ruszać góra, dół i tak dalej, albo Global Scale, czyli powiększać i pomniejszać i tak dalej. Także tutaj też bierzecie link albo swój nickname. Jeżeli chodzi o to, że na przykład chcecie inny kolor, to wchodzicie w controlsy i tutaj całymi tymi controlsami sobie patrzcie, na przykład to możecie wydłużyć sobie do tego miejsca. Na przykład możecie sobie zmienić ten różowy na przykład zielony, że będzie wyglądało to na przykład w ten sposób, prawda? Możecie dać sobie social logo na ten również zielony i wygląda to w ten sposób. Dać sobie neon kolor na czerwony. No i po prostu pobawić się tym tak, jakbyście chcieli się pobawić. Dlatego to będzie już w kolejnym odcinku. Cała paczka właśnie 16 różnych stylów właśnie takich animacji. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli się nie spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję na moim kanale, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Myślę, że efekt przybliżenia oraz efekt oddalenia z takim fajnym przejściem lub flaru lub komiksem wam się spodobał. No i co? No do tego jednak jest potrzebny Premiere Pro albo After Effects, więc z mojej strony to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!